Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie Chris Rolnik opowiada. Gówno nie robotę zapowiada. Oście Florek, ale będzie sprawozdanie. Ole rzepaczysko! A mówili taki dziad Chrisu! Coś ty mu zrobił! Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Coś mi się tutaj dzieje z tą kartą, bo już nie wiem o co chodzi z tą kamerą. Ale wiem, że za szybko jadę. Chyba. O, takie ciśnienie, czy 6 bara, czy 8, no. Kapitalnie, ale coś mi się tutaj nie podoba, noż. Znowu czarno na radarze, nic, żeby to nie było, że Chris się wyrwał w tą ciszę i... Wiecie, co będzie przysłowiowa. No ale nic. Tu, gdzie jest zgwiżdżony striker, to jest zgwiżdżony. Ale tam, gdzie jest, to jest. Naprawdę. Wygląda lepiej niż w tamtym roku. Ty, Chris ubera do góry. Może by tak urósł? To bym się chyba pokusił o rozłączenie tej jednej, bo tu jest mocno poszarpane to uwrocie, zapomniałem o tym. Bo tu to pryszczyć, jak tam nic nie ma. Ale wali. Wali po traktorze. No naprawdę. Fajny. Ani duży, ani mały. No mi się podoba. Striker. Taki no trochę może tu czegoś zabrakło. Ale no nie ma co narzekać. Na to co było. Taki był dziad. To on tu jeszcze mi się wydaje, że on był tutaj późniejszy. I tu jeszcze tak widzę, że idealnie trafiam w tą fazę opadania tego płatka, bo on tu naprawdę dopiero zaczyna opadać. Pokażcie po ścieżce. Taki początek opadania tego płatka. I tu jest ekstra, no. Kwadar na pewno i Butterfly będzie spóźniony, bo Butterfly pierwszy. Ale zobaczcie jak czarno, no kurde, no to miałoby jeszcze z tego mi polizać. Napęd oczywiście włączony. Napęd załączony. Zastosowane środki. Tebuconazol 150 gram. Chlochloraz 400 gram. Jak się nie mylę, trzecia substancja to jest difekonazol chyba, bo to jest środek dawny bodajże. Coś takiego mi się kojarzy, że to było. I takim sobie tutaj Chrisu, ale go trzyma. Na razie jedzie. Czuć, że się ślizga. No, tu wypalone, no to co urosło? Jakaś chyba facelia. No aż tak grzebie tym kołem pod tą górę? Chyba tak, ale tu widać ta woda rżnęła. To i tak szczęście, że Chris tu przejeżdża. No. Tutaj nie powiem co z tego wapna cukrowniczego. Normalnie muszę mu miodu dodać, bo coś zaczął słabnąć chłopina, bo to cała beczka. No i nawet na szóstej klasie coś tutaj się świeci, ale coś mi się ta chmura tak nie podoba. Skręcaj, ludziu! Ludziu drogi, daj porobić! Kuźwa, ten jeden dzień chociaż, no! Jak nie wiało, to teraz co? Teraz będzie padać? To muszę się niestety cofnąć, bo bym się nie wyłamał. To akurat co tam naniszczę, to naniszczę, trudno. I rura. Dobra. Nie musisz tutaj mieć, nie przesadzę. Dawaj, truje, bo nie ma czasu. No. I zobaczcie, szósta klasa. Noż kurde, no było lać RSM w tym roku na tej szóstej klasie więcej chyba, bo tu nigdy takiego rzebaku nie było. Uwierzcie mi, ja nie wiem, czy on miał tu zawsze pół metra. Ale tutaj coś porosło mi i teraz nie wiem co to jest, no. Tu taki dziad, on tutaj czymś mi zarósł. Ale o jego tu pamiętacie, że wam prezentowałem gdzieś, że on tuż mi coś go tutaj zjadło.
może ja przesadził z wapnem i po prostu już ten pH jest zbyt wysoki i się nie utrzymał. Też tak może być. Nie, Krysu, rozłączę. Zaznaczyć, a zaznaczyć. Pewnie, będzie łatwiej, choć widać. To są właśnie zaleta szerokich opon w traktorze. Tak jak na tą zlewę na dole pojechał Kubuś na uwrociu. Nie kwiknął. No i tutaj mam nadzieję, że tą kamerę w miarę dobrze ustawiłem. O, baleczka. W sam raz taki rzepaczek. Worek po nawozie na przednim tuzie i tą ramę od spodu ściągnąłem, mówię, bo ona będzie dużo, dużo, mówię, cięła tego rzepaku, bo ona tak właśnie ma ostre kanty. No jeszcze w tamtym roku to Płatek wykonywał chyba lambuch, z tego co pamiętam. No, to teraz już Kubuś się dorwał. No i te gołe place tutaj tak trochę mi... Z góry muszę trochę zwolnić, przełączyć się na drugi tempomat. No i w tych placach coś tutaj porosło, fiołek se porósł. O, jak pięknie. No. No ale trochę te dziury gdzieś tam jeszcze coś tam poodbijało. Chris nie jest taki jakiś mocno zasmucony, bo on jeszcze się tutaj te poprawi. Nie teraz, Sławku. On się teraz tutaj jeszcze poprawi. Trochę będzie miało tutaj tych miejsca i zobaczcie, no tutaj też były takie, no będzie taki, wiecie, no nie będzie idealny, no ale coś tam się stało. O, żeby taki był. Kurde, no jak widzicie, no czasami może być ta, tu już na dole jest taka słabsza trójka, no ale to już rzekomo trójka. No i na tej trójce to już naprawdę ten rzepak tu wygląda dobrze. Teraz żyłuję o tych samych siebie, już nie zrobiłem, ale no zobaczcie, jak on tutaj w tych miejscach, to on jest naprawdę, te 20 parę sztuk to jest na rzepak, moim zdaniem, przynajmniej na Strikera, na hybrydowego to jest 30, to już ja cię skręcę, to już naprawdę świat mi się wydaje, że te 30 sztuk jest. Już w tamtym roku było dużo mniej i sypał pięknie, no to w tym roku no, trochę tych dziur jest tutaj dużo, ale coś co poradzę, no nie ma co, no są mi tyle, no ale jest tutaj naprawdę, jest dobrze mi się wydaje, jeśli chodzi o tą obsadę. Ja tu jestem zadowolony. Rozłączaj, Krisiu, rozłączaj. No i zobaczcie, no tam wiadomo, po powrocie zawsze jest najbardziej rzepak przytarmoszony. To nie da się ukryć, że nie. Co by nie robił, no to wjazdy, nie wjazdy, no to wiadomo, że po powrocie będzie przytarmoszony. Ale wydaje mi się, że po długości z nim będzie w porządku. Ale wydaje mi się, że kwazar jest wyższy. Z tego co dzisiaj sprawdzałem, to kwazar jest wyższy. No ten Striker tak, no... Przedni tuz jest schowany. No, nie ma więcej chyba tak niż 1,5 metra. O, coś takiego. O, jeszcze troszkę może podrośnie. Tak się martwiłem, mówię, co ja zrobiłem ten tepokonazolem. Mówię, jak ja go wyciąłem. Mówię, świat, że mi nie podpuścił diabeł, żeby dać coś jeszcze więcej. Ale padało, padało i padało i padało. I pH odpowiednie tutaj jest, aż za duże. No i ten rzepak sobie tak powoli, wiecie, zbierał się. Jeszcze u niego byłem, mówię, po tym zimnie, po tym jeszcze jakieś tam odżywki, bo on był spóźniony, jeszcze bor spóźniony. I tak się zbierał, ten Strikerek zbierał się. Aż się nazbierał. No, aby tak była obsada, to żadne tutaj samosiewy chyba nic by nie utrwało, nie miałoby miejsca na tyle, bo ta pszenica w tym roku też jest mocno spóźniona i ona by... Na tyle by nie urosła, żeby ją się tutaj gdzieś między tym rzepakiem przebiła. No ale naprawdę wygląda to... No mnie cieszy, no, ten ład. Mnie tutaj cieszy, nie ma co, jak tu nieraz mówiłem, jak dzieci gdzieś tu płakały, to mówię, nie kundliczkujcie. Nie ma co kundliczkować. Mogło być gorzej. Czyli tutaj naprawdę Striker się popisał.
nie wystrajkował. Jak na siew wrześniowy, to tylko mnie zastanawia, co to tam jest, kurde. Czyżby to rumianek taki? Bo wiem, że tu było dużo faceli, a tutaj fiołka, o Jezus, tylko w tych pustych miejscach. Chyba w tym łanie w rzepaku tak go nie widzę, tylko w tych dziurach tak jest. O, czyli ten koban, można by powiedzieć, że fioła przepuścił. O, no jakby było normalnie, no to byłoby ok. No nic, no troszkę będzie więcej zanieczyszczeń, no i tyle, no. Ale ładnie. Jest ładnie, jest fajnie. No i wreszcie. Oby tylko z tego nie padało, aż zobaczę teraz na pogodę, bo tu on sobie będzie jechał. On sobie tu będzie jechał, co mi tutaj pokazuje ta pogoda. Kurde, no nic. To skąd taka czarna chmura? Gdzieś w oddali. Pokażcie, gdzie ona tam w oddali jest. Trzeba tu się trochę przestawić. No, chociaż nie ma problemu z belką, żeby ogarnęła. Gdzie ta chmura nam tutaj nurkuje? Tu gdzieś jest jakby... Za Wrocław przeleci, no ale czy ona tam przeleci? No niby nic, bo nie padać u Chrisa na tą noc. No i wjeżdżamy na szóstą klasę i cyk. No i coś tu będzie. On sobie już odcina, Chris już ten pomoc sobie rozłącza. Cyk, cyk, cyk. Dobra, pal licho. No i jak to wygląda? No to taki drut. No ale jak na szóstą klasę i też na regulację, bo był regulowany. No to już mówię, no nie mam jak go podzielić, żeby go nie regulować. No to powiem wam, że działa ten wałek, dziad. No co mi tutaj? Co ty mi tu? Trójkę pakuj, a nie. Lecimy. Ładne ciśnienie. No i tu właśnie takie są. Mnie to się wydawało, że to facelie, ale to chyba coś mi tu nie wydaje się na facelie. Żeby nie było, że ten, wiecie kto, ten dziad, co go nienawidzę. I tak chyba to, chyba tak mi to prędzej wygląda, bo tu wapno szło z cukrowni, właśnie te dziadostwo to tam leży na kupie. Normalnie nie wiem, to powinien jakieś odszkodowania dawać, bo to ani buraków nie idzie posiać, bo te dziady wychodzą, pośpiechy i te burakochwasty, wszystko to tylko możliwe z tych nasionach. To jak sobie człowiek już mówi, a to sobie nasieje rzepak na tych kawałkach, to załóżmy, co by mógł, to rozsał się wapno i ta wiklina, czy żółcica, czy jak to się już, ja tu już na to mówię rzepik, bo normalnie już nie mogę wytrzymać z tym. Jak to dziadostwo z tego wykurzyć, to nie mam pojęcia, no. Jakby taki był rzepak, może dwumetrowy, ponad 2 metry i wiecie, piękna wiosna, gdzie to powoli rośnie. Jak on by wystartował, to może by to zagłuszył dziadostwo, a? To taki, gdzie tylko miejsce od razu jest. Gówno jedne. To właśnie najgorzej tam na tym butterfly'u, tam tak samo. No tyle lat nie było rzepaku, były buraki, była kurde kukurydza. Posiałem rzepak, mówię, no co to znowu jest? Mówię, no nie wytrzymam. Mówię, chyba zawału dostanę. Mówię, no to już. Myślę, to już miałem. To już miałem, mówię te. Miałem pole. A mówię, fajnie, że paku tyle lat nie było. Mówię, kurde, nie ma samo siewu. Tu powinno być ekstra fajnie, wszystko wypoczęte. Chorób, presji powinno być mało. Bo to i buraki, i kukurydza, i rok pszenica, i jak zwykle batem po plecach. No ale tak to wygląda. Stój, Chrisu. No, idziemy zobaczyć. A oczywiście środek jeszcze na chowacza i na słodyczka. Bo jak tylko ruszy pogoda. Całe szczęście, że twardo. To ten strajkerek. No. Co ci się tu, Misiu, dzieje? Nic mu się nie dzieje. Zobaczcie, jak rzepaczysko będzie miało miejsce,
Mam nadzieję, że ten Franca nagrywa. Zobaczcie, on od samego dołu ma łuszczyny powiązywane pędy. No zobaczcie, no aż mi go żal wyrywać. Tego wam wyrwę, dziada. O, no widać, że dziad, coś mu się tu stało, no ale coś tam żyje. O, i to gówno, fioły. No, dobra. Ale czy ten fioł jest w rzepaku? Nie wydaje mi się, żeby był. No, on tylko tam, gdzie miał miejsce po prostu. Tu już jest w miarę czyściutko. No i tak... I tak jutro ma padać i tak coś tu się zanosi, że to jeszcze dzisiaj będzie padać. Chyba bym dostał zawału. O, i taki worek zastosowałem i wiadomo, że płatki, o, widzicie jak tutaj go te... Jednak go przełamuje, no mimo wszystko. No niestety, no trzeba się z tym liczyć, że im wyższy ciągnik, tym lepszy. O, tak wygląda. Mówię, już jak liczyłem, to około 20 pędów bocznych ma na sobie. Ajora, będzie kontrola. Może też za szybko jadę, tak mi się może wydaje, że ja sobie lambę pędziłem 9, on tak się bardziej kładł. Bo wiecie, pęd to też go tutaj, też go pęd chyba psuje. A może nie, może im szybciej, tym lepiej, wiecie, się bardziej ślizgą, nie będzie miał czasu się zastanawiać. No to zobaczymy, pojedziemy dychę. Co mu się tu dzieje? No, coś tam wraca, trochę go jeszcze opryskiwasz do łuszcze i jak to się mówi, no straty gwarantowane, no. Na kwasarze będzie gorzej, bo on jest jeszcze wyższy. Jeszcze kwasar jest wyższy od Strikera. No Striker ogólnie nie jest taką wysoką odmianą. Taką bym powiedział fajną, właśnie on mało wylega. Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby mi Striker zawiódł, jeśli chodzi o, się rozpędziłem na tym napędzie. A, może by rozłączył, ale nie wiem, czy nie będę po prostu pod te górki. To wiadomo, że rzepak trzyma. Czy on będzie chciał jechać? No. No i na obrocie co uprawiłem agregatem i to był błąd. I to był błąd. Niestety. Bo zrobiłem sobie proszek. Bronią sobie jeszcze poprawiłem. Wymasłowała się ziemia i... A tu prosto w orkę. Wał na przedni tuzie. Nic nie uprawiane. I o, i obsada jest, i wszystko. A na obrociu diabeł podpuścił, bo będzie się super nawracała. Kto spadł 50 litrów, trzeba wziąć zwykły agregat jakiś tam, czy te twoje słynne brony 4-metrowe z tym wałeczkiem, coś tam podrównać, żeby wiadomo nie skakać i pal 6. No mi się zamarzył agro, to on zrobił ładnie. No a co z tego, jak dobrze ładnie, jak nie wyszło dobrze. Tak jak w kukurydzy, też zrobiło ładnie, ale czy to wyszło dobrze, to nie wiem, no. No i tak to wygląda. I nie wiem, czy wam powiedziałem, co tu stosuję, co stosuję tutaj pyrytroid. Nie pamiętam na substancji, bo to jakby pierwszy raz, no to może powiem nazwę. Też może po nazwie też to tam może bardziej skojarzy. Maverick? Maverick chyba coś takiego. No i tam było, lutuje na rzepach. No żadnej pszczółki tu już nie uświadczę. Ale mnie po prostu jakoś tak wszystko to kieruje na te godziny, nie wiem. Też mówię tak przed 21, mówię, chociaż tam troszkę za dnia coś pokazać, no to o, to problem z żonką. No i już to, co człowiek miał być pospinany, no to już poszło. No ale nic, może tak miało być. I tak mi locka czeka, przynajmniej chyba z 12, to nie ma co tu się przejmować tą 40 minutami, czy to dzień, czy to noc.
Nie za bardzo mi to przeszkadza, bo tak jest oświetlenie. No to tak ładnie ścieżki widać pod halogenami, a zresztą nawet bo by halogenów nie było. Nie, na ślepo by jechał na nawigację. No ale wiadomo co, no to się używa. No i się tutaj opryskuje, no to już ostatnie podrygi w rzepaku, jak zawsze tam. Płatek to już ja nie będę tu wjeżdżał, poprawiał na Łuszczyny ani nic. To od razu mówię. Chyba nigdy nie stosowałem dwóch zabiegów i jakoś tak wyjdzie, chyba, że nie zastosuję tych dwóch zabiegów. No bo z jednego względu, że zobaczcie, dzisiaj jest chyba, jak się nie mylę, już 18 maja. No to już coś tu będę stosował. Co ja tu będę stosował 18 maja? Dwa zabiegi. No i czym ten drugi zrobić na tą Łuszczynę, a przede wszystkim to i tak wyjdą żniwa w sierpniu, bo to opadanie płatka jest 2 tygodnie później niż w tamtym roku. Może, no ale ten maj też nie zapowiadałem jakoś rekordowo ciepły, także tak ze ło będzie się tutaj powoli, ale zobaczcie. Inna ta bukonazolu, jakoś tam chorób nie widzę na tych liściach ani nic. Kurde, za 50 zł na hektar owaliłem wiosnę, jeśli chodzi o zabiegi grzybowe. Nie jestem tutaj zadowolony z efektu. Póki jest, to chyba będę go wykorzystywał, a że było zimno, było nijak. No to te choroby grzybowe w tym roku się jakoś nie specjalnie miały szansę jak rozwinąć, mimo że było wilgotno cały czas, ale to nie sprzyjało temperaturowo, bo tak byłoby ciepło i wilgotno, no to ta presja na pewno byłaby większa. A jak było w kwietniu, śniegiem sypało, no to tutaj też coś nam nas minęło, by można powiedzieć. To tak widzę, że liście zdrowe, zielone, jakiś tam oznak na nich, plam, ani nic, tak przynajmniej nawet jak wysiadałem, też nie widziałem, także a co tam, czasami się nie opłaca dawać czegoś za 100 parę złotych, bo jakoś tak jeszcze sceptycznie byłem nastawiony do tego rzepaku, mówię, kurde, w tym roku to ja przesadziłem z tym siewem, wystraszyłem się i niepotrzebnie, ale ta wiosna też była mocno spóźniona i on tak sobie człapał i się doczłapał, no. Ale zobaczcie, tak jak patrzy się na niego, coś tu pomogą, wiadomo, że nic. To on taki w miarę równiutki, wam powiem, no, ten bukonazol go tutaj podrównał, wyciągnął go, wyrównał ten łan, no naprawdę, no kwazar też taki w miarę. Wiadomo, gdzie kit to kit, nie? Tak, tu na tym uwrocie on taki był, no, ale też tak patrząc na niego tu właśnie, gdzie sobie przesiewałem, to sobie narobiłem tutaj jakby szajsu i chciałem ładnie, a bez tych zębów, no i myszy mi zęby porobiły i wyszło to samo. Także jakaś tam nauczka jest, jeśli chodzi o ten sezon. O, gwiazdnica! Takiej mało w tych dziurach widziałem. Gdzieś ten, kurde, chyba zaciągnęła jeszcze tego kobana i trochę tak, tylko trochę jest, bym tak powiedział. Nie ma jej dużo. No to dobra, o tak, tu jest Franca. Tu jest Franca, ale nie ma jej tak wiele, naprawdę. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej po tych myszach, po tych wyciągniętych tych wolnych przestrzeniach, ale też nie było szansy co tu wsiać, no. O, tu jest tam parę kupek, no będziemy ją walczyć. W tym roku się już nie dam załatwić. Bokser idzie od razu z jesieni, Krystu przyspieszy, zrobi złomy,
żeby tylko odpalać i jechać i do przodu. No, tu też taki, nie wiadomo, martwa taka ziemia, już tyle lat i łap to i to i tamto i jakieś takie bryły tutaj są mi. Amen w pacierzu, koniec. Wapta tu poszło tyle i nic to nie dało. Jakby taki jakiś iłek jest, takie coś, to w ogóle ciężko to nawet pługiem przeorać, tak nijak. Ale to jest chyba na tym pagórku. No to dobra, ja kończę, oszczędzam baterię na następny kawałek, gdzieś tam z Butterfly'a chwilę i jeszcze na kwazarku się spotkamy i na tym będzie koniec. To ja dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia w następnym filmie, cześć! Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Chris Rolnik opowiada. Gówno nie robotę zapowiada. Oście Florek, ale będzie sprawozdanie. Ole rzepa czysko! A mówili taki dziad Chrisu! Coś ty mu zrobił!